Siemaneczko, witam jak zawsze u wujka na garażu. Z racji takiej, że trochę mnie nie było po wypadku, już się wykurowałem. No i jak zwykle biorę się za szybką, prostą, fajną i super ekskluzywną robotę. G30 X-Drive, wymiana oleju w przednim dyfrze. Później pokażę też wymianę w tylnym dyfrze i wymianę w VTG. Jeżeli chodzi o zamiennik, to już Wam go pokazuję. Zamiennik możecie brać śmialutko z Ravenona, DGL. DGL 75W85 LSK, spełnia całkowicie wszystkie normy i nie wiem, czy to nie jest jedyny zamiennik, który idzie do przedniego dyfra do serii G. Zapewne zapytacie mnie, dlaczego leję zamiennik, i już Wam na to pytanie odpowiadam. Po pierwsze, w serii G idzie całkowicie inny olej, bynajmniej tutaj powinien, idzie całkowicie inny olej niż w serii F, do którego jest zamienników przeogrom. Tak, tutaj zamiennik znalazłem jeden i jest to właśnie Ravenol. Druga kwestia, jest to oczywiście kwestia finansowa, bo jeżeli się również nie mylę, to w serwisie za litr oleju chcą chyba 400 zł, bo jest sprzedawane w połówkach po 180 czy 190 zł. No i trzecia kwestia, ja serwisu w Elblągu nie mam, więc musiałbym jechać do Gdańska, a po robocie się, że tak powiem, nie zawsze wyrobię. No i tyle, biorę się za robotę. A czekaj, jeszcze. Ravenol, jakim by nie był zamiennikiem, spełnia w sumie wszystkie totalnie normy, jakie były możliwe w oryginale, jakie sobie tylko wynalazłem, także wszystkie te normy są spełnione, więc uważam, że to jest najlepszy zamiennik. No, no i założę się, że znajdzie się ktoś w komentarzach, kto powie: i jak staćcie na samochód, to staćcie na eksploatację. No i nie do końca, kurwa byku, tak to działa, nie? No nie do końca, bo jakoś nie widzę Ciebie, żebyś popierdalał na wymianę oleju i filtrów za 3000 do serwisu. Tylko jeździł do zwykłego mechanika, także kto bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Dobra, zaczynając od początku. Podnosicie sobie samochód oczywiście od strony kierowcy. Następnie demontujecie tą małą osłonę nad kola, którą zaraz Wam pokażę, gdzie jest. No jest w sumie centralnie za zwrotnicą, ale zaraz Wam to pokażę. I pokażę Wam, w którym miejscu znajduje się korek od przedniego dyferencjału. Co jeszcze będziecie potrzebować? Torxa, przepraszam, imbusa 14, czyli takiego bardzo dużego imbusa. Klucz 8, żeby zdjąć te osłony nad kola, i odsysarkę. I teraz tak, nad kole sobie ja zdjąłem całe, Wy nie musicie, zdejmujecie tylko tą osłonę, która będzie mniej więcej w tym miejscu. Patrzycie po półosi i imbus jest, już Wam to wyostrzę, i oto będzie właśnie imbus do odkręcenia. I teraz tak, to co na pewno musicie mieć, to bardzo długa przedłużka, no bo jest daleko, jest dalej niż w serii F, na przykład tam w trójce, czy czwórce, czy w dziesiątce, to jest dalej, więc bardzo długa przedłużka, znaczy bardzo długa, to taka, wiecie, no standardowa długa. I teraz tak, u mnie za odsysareczkę robi Lidlowa odsysareczka za 69 zł, mam ją 2 lata, zajebiście się sprawdza, także jeżeli się zastanawiacie nad zakupem, śmialutko polecam. Ja biorę się za odsysanko, no i zaraz zobaczymy, w jakim stanie był olej. Wyrównanie poziomu auta, także dlatego sobie je troszeczkę opuściłem. No i co? I próbujemy odciągać dalej, nie? Dobra, jeżeli chodzi o odsysanie, to o kurna, obstawiam, że jest tu jakieś 700 ml. Olej, że tak powiem, śmierdzi strasznie. A to jak każde te oleje przekładniowe. Ale kolor, jak widzicie, tragedia. 171 tysięcy przebiegu, auto serwisowane w serwisie BMW, i to powiem Wam, tak naprawdę serwisowane bardzo rzetelnie, bo nawet przeglądy olejowe były robione średnio co jakieś tam 10-12 tysięcy kilometrów. Bierzemy się za nawijanie nowego oleju w strzykawkę i wpuszczanie. Pamiętajcie o tym, że jak będziecie wpuszczać olej do samochodu, to żeby, że tak powiem, pojazd był wyrównany, tak jak mniej więcej stoi koło, tak? Czyli tak jak widzicie, u mnie jest bardzo nisko ziemi. Ja sobie go na lewarku opuściłem, bo jeżeli będzie przechylony, to tego oleju będzie Wam wchodziło bardzo dużo. Nie wiem, czy mam 1,5 litra starczy tak naprawdę. Także opuszczacie sobie samochód do takiego normalnego poziomu, tak jakby mniej więcej stał. Wtedy uzupełniacie olej do momentu, aż zacznie delikatnie wyciekać. Ja Wam zaraz pokażę, jaką sobie dużą strzykawkę kupiłem. Zwykły przewód tak naprawdę, i będę to uzupełniał.
I teraz tak, ja sobie dorwałem taką dużą strzykawę, seteczkę, na pewno są też większe i zwykły przewód przezroczysty, żeby widzieć jak wpuszczam olej. No i co, nabieramy olej w strzykawkę, wkładamy przewód w otwór i wciskamy oleju, tak jak powiedziałem wcześniej, do momentu kiedy nie zacznie sobie powoli skorka kapać, korek dajecie nowy, zakręcacie, składacie wszystko i tak naprawdę to jest koniec roboty. No i teraz tak, robota u wujka jak zawsze skończona. Tu macie kolor nowego oleju, a tu macie stary olej. Generalnie jeżeli chodzi o pojemność, to mnie weszło jakieś 750 ml razem z delikatnym odcieganiem, więc no 800, no z delikatnym odciekaniem, czyli 750. Biorę się za składanie tego, no i tak naprawdę to wszystko. Lajkujcie, subujcie, czekajcie na filmik z tylnego dyferencjału, no i zaraz jeszcze ze skrzynki VTG. Pamiętajcie o tym, żeby te oleje zmieniać co jakieś tam 60 czy 80 tysięcy, bo koszta nie są jakieś wielkie. A jednak, jak dbasz, taki masz. Siemaneczko!